Marlena układała na stole w jadalni białe kotyliony, gdy do pokoju weszła Michalina. Berta kroczyła za nią, obracając w ręku srebrną tacę, którą pocierała bawełnianą szmatką. Zostaw nas same, Berto. Marlena nie odrywała wzroku od pracy. Delikatnie przygładziła palcami ostatnią kokardę. Dziękuję za punktualność. Zwróciła się do gościa. Nie mamy dużo czasu. Michalina podniosła z podłogi szpulkę nici i odłożyła do stojącego na stole koszyka. Marsz rusza jutro w południe. Obstawiamy główną ulicę i kilka pobocznych. Nie powinno dojść do żadnych rozruchów. Rozruchów? Marlena uniosła brwi. To chyba lekka przesada. Kto w tym mieście miałby organizować rozruchy? Nie znasz ludzi. Wykorzystają każdą okazję do zrobienia zamętu. Michalina sięgnęła po leżące w owocarce jabłko. Potarła je o rękę i wgryzła się w miąższ. Kropla śliny zmieszanej z sokiem pociekła jej po brodzie. Strzeżonego, jak to się mówi, Pan Bóg strzeże. A to, wysunęła mokrą brodę do przodu, po co? Równo wycięte z tektury kółko, obciągnięte śnieżno-białym materiałem, powędrowało w jej ręce. Marsz jest wyrazem protestu, ale jest spokojowy, stąd biel. Biel nie przeraża. Co innego, gdyby każdy przypił sobie czarny znaczek jako symbol śmierci. Tym czymś nie zrobicie furory, ale okej, rozumiem ideę. Podała Marlenie blaszane pudełko. Dziewczyna z namaszczeniem pakowała każdy kotylion osobno w miniaturowe foliowe torebki, aby żaden nie uległ uszkodzeniu. Przeliczyła je dwukrotnie. Powinno wystarczyć. Do tego dojdą świece, również białe. A to? Co o tym myślisz? Wyciągnęła na środek pokoju drewnianą tablicę na długiej żerdzi. Odwróciła ją w stronę Michaliny. Z przymocowanego zdjęcia patrzyły na nią migdałowe oczy Laury. Fotografia była kolorowa, w górnym rogu przywiązana czarną aksamitką. Na pewno pomoże usmysłowić ludziom, że ofiary zbrodni to nie suche nazwiska ze stron gazet. Za każdym stoi człowiek, któremu ktoś odebrał życie. Dobrze robisz, tak trzeba. Marlena uśmiechnęła się smutno i odłożyła tablicę na bok. Mam tylko jedną, będzie niesiona na czele pochodu. Michalina odprowadziła wzrokiem tablicę ze zdjęciem łagodnej twarzy Laury. Westchnęła, po czym już rzeźko rozejrzała się za talerzykiem. W końcu podeszła do okna i wyrzuciła ogryzek do ogrodu. Sięgnęła po kolejne jabłko. Ostatnio mam mało witamin. Muszę bilansować jedzenie, żeby mi organizm nie siadł. Konsekwencje bycia wege. Wytłumaczyła się z łapczywości. Ale i tak warto. Przynajmniej nie przykładam ręki do zabijania zwierząt. Wiesz, że każdy człowiek podczas swojego życia w taki czy inny sposób pozbawia życia kilkadziesiąt tysięcy zwierzaków? To daje do myślenia. Marlena wpatrywała się z rozbawieniem we wcinającą witaminę Bodnar. Nie musisz mnie uświadamiać, jestem po tej samej stronie co ty. A już myślałam, że w Stanach nie lecicie na niczym innym jak na kurczakach i bizonach. Zaraz, o czym to ja mówiłam? No tak, zatem tak jak ustaliłyśmy. Zbieracie się na rynku, policja już tam będzie. Zaczynacie na rynku, potem przejście dworską w kierunku Kościuszki. Miniecie bankową i długą. Koniec nastąpi przy Placu Zwycięstwa. Żadnych głośników, klaksonów, megafonów. Na to nie ma zgody i musicie o tym pamiętać. Z braku nożyczek Marlena przygryzła taśmę klejącą zębami i docisnęła palcami na złączonym kartonie. Postawiła go na pudle z przygotowanymi świecami. Na samej górze położyła kilka zapalniczek. Przytarła zmęczone oczy, aż zaczerwieniły się powieki. Paulina zdecydowała się iść z nami. Spojrzała smętnie na Bodnar. W żadnym wypadku. Michalina o mało nie zakrztusiła się jabłkiem. Co za idiotyczny pomysł. Właśnie o tym chciałam porozmawiać. Zniżyła głos do szeptu. Ona nadal czuje się winna. I rozsądek podpowiada jej, że powinna paść trupem, ale zmyć z siebie to poczucie winy? W życiu nie słyszałam większej bzdury. Heroizm jest dobry, ale w bajkach o krasnoludach i płonących pierścieniach. Porozmawiam z nią, musi zmienić zdanie. Marlena pokręciła głową. To na nic, decyzja zapadła. Poza tym jest jeszcze coś, ale nie wiem, czy powinna... Kolejna z wyrzutami sumienia? Pozwól, że ci pomogę. Powinnaś. To nie takie proste. Marlena zdawała się na zmianę pocić i blednąć. Mam wrażenie, że Paula się czegoś boi. Wiele przeszła, to ją tłumaczy. Tak, ale to, co ją dręczy, jest tu. Tu? Bodnar zatoczyła rękami krąg. To ten dom. Dzieje się w nim coś złego. Nie wiem jednak... Wychwyciła ponaglający wzrok Michaliny. Paula obawia się, że jutro stanie się coś złego. Początkowo myślałam, że zaczyna wariować, jednak ona naprawdę się boi. Nie chce zostać tu sama. Rodzina będzie cały czas przy niej. Nie do końca. Marlena wykrzywiła twarz. Zygmunt zapewne opuści dom z samego rana. Nie wiem, co za rykiem. Potrafi zniknąć z pola widzenia w kilka sekund i nie pojawiać się do końca dnia. Nadal pozostaną Karol i Kornatowska. To chyba dobrze. To wszystko nie jest takie, jakie się wydaje. Paula obawia się tej dwójki? Kto jak kto, ale właśnie oni mogą być dla niej oparciem. Marlena miała poważną twarz. Widać było, że przeżywa domową sytuację nie mniej niż Paula. Chyba jednak nie wiemy wszystkiego, a ona nie chce mówić. Jest całkowicie zablokowana.
W drzwiach stanęła Paulina. W szarej skromnej sukience nie przypominała wampa, z którym za niespełna 2 tygodnie miał ożenić się Eryk. Marlenie wydało się, że wygląda na bardziej bladą niż jeszcze kilka godzin temu. Oczy miała szkliste, jakby po płaczu. Dobrze się czujesz? Michalina podeszła do niej i zajrzała jej w twarz. Dziewczyna robiła wrażenie zagubionego dziecka. Objęła się ramieniem i przekrzywiła głowę. Właśnie usłyszałam, że zmieniłaś decyzję co do jutrzejszego dnia. Paula spojrzała w lustro, ale szybko odwróciła wzrok. Pociągnęła nosem. Tak, to prawda. Jesteś pewna, że dobrze robisz? Nie możemy zatrzymać się w domu siłą, ale radziłabym przemyśleć tę decyzję. Odwodzenie mnie od wzięcia udziału w marszu jest bezcelowe, a decyzja nieodwołalna. Dostaniesz ochronę. Nie, żadnej ochrony. Chcę być jak cała reszta, bez jakichkolwiek przywilejów. Strach odebrał ci rozum. Bodnar odsunęła od niej ręce. Trudno jej było uwierzyć w to, co słyszy. Raczej przywrócił. Teraz dopiero widzę, co może być dla mnie zagrożeniem. Opuszczenie tego domu może mi tylko pomóc. I nie rozmawiajmy już na ten temat. Potarła policzki o ramię i stanęła obok ustawionych na stole pudełek. Masz wszystko? Zwróciła się spokojnie do Marleny. Nie możemy o niczym zapomnieć. Pożegnanie Laury musi wypaść perfekcyjnie. Ktoś chodził po przedpokoju. Klepki, mimo że niedawno odnawiane, nadal wydawały charakterystyczne trzaski. Do jadalni wszedł Zygmunt Kornatowski. Świeży, pachnący, poprawiał jedwabny krawat. Obrzucił wzrokiem zebranie wokół stołu kobiety. Doprawdy piękny widok. Sprawdził spinki przy mankietach koszuli. 3 gracje w jednym pokoju. A ja akurat muszę wyjść. Chętnie porozmawiałbym z wami, ale same rozumiecie. Interesy. Interesy. Kto zostanie w domu? Zabierasz ze sobą Eryka? Paula wyrzuciła z siebie pytanie jak z procy. Włożył ręce do kieszeni spodni. Szukał w głowie sensownej odpowiedzi. Eryka? Nie. Raczej nie bawiłby się dobrze. Tak dobrze jak ty? Zapytała Marlena, spuszczając skromnie oczy. Paula spojrzała na nią z nieskrywanym oburzeniem. Nigdy dotąd tak się do niego nie zwracała. Może któregoś dnia pojedziemy z tobą? Twarz Kornatowskiego nabrzmiała. Nie wiem, co insynuujesz, ale zapewniam cię, że miejsce, do którego idę, nie jest odpowiednie dla młodych panien. Skoro tak mówisz? Zapadła niezręczna cisza. Michalina chrząknęła znacząco i podeszła do wyjścia. Na mnie też już czas. Zatem startujemy jutro w południe. Zwróciła twarz do Pauli. A ty przemyśl wszystko jeszcze raz, żebyś potem nie żałowała. Wyszła razem z Kornatowskim. Przepuścił ją przodem i zatrzasnął drzwi. Nie wziąłem telefonu. Poklepał się po kieszeniach marynarki. Muszę wrócić. Piękny Mercedes. Michalina zbiegła ze schodów i stanęła przy aucie. Nówka? Zeszłoroczny. A jednak stary złom. Zaśmiał się rubasznie, widząc, jak Bodnar przybiera nogami wokół auta. Naprawdę piękny, nigdy w takim nie siedziałam. Wyciągnął rękę w kierunku wozu i wcisnął guzik w pilocie. 2 cienkie sygnały odblokowały drzwi. Ruchem ręki zaprosił ją do środka. Wskoczyła bez zastanowienia i pomachała mu przez szybę. Odmachał wyraźnie rozmawiony, po czym wszedł z powrotem do domu. Na ten tynuworysz. Bodnar, nie spuszczając wzroku z drzwi dworku, wyjęła z pudełka zapałek nadajnik. Rozejrzała się po wnętrzu. Odchyliła klapę z lusterkiem znajdującą się nad siedzeniem pasażera. Pod jego gumową otoczką wcisnęła podsłuch i dopchnęła palcem. Płaski, wielkości 2 groszówki nie będzie rzucał się w oczy. Podrzucić do miasta? Kornatowski pojawił się nie wiadomo kiedy. Włożył kluczyki do stacyjki. Nie musi się pani przeglądać. Jest całkiem nieźle. Całkiem ubodło. Bardzo. To prawdziwa skóra? Spytała, pocierając tapicerkę pod pupą. Cielęca. Gdyby duma miała skrzydła, fruwałby pod sufitką. Co to powinno się karać? Zaburzenie tyłka na czymś takim. Uśmiech z twarzy Kornatowskiego znikł tak samo szybko, jak się pojawił. Zęby warte tyle, co sam Mercedes zniknęły pod zaciśniętymi wargami. Pociągnął klamkę po jej stronie i otworzył drzwi. Wyprostowany czekał, aż opuści auto. Jeszcze się spotkamy. Rzuciła za odjeżdżającym samochodem. Na pewno jeszcze się spotkamy. Julia zamknęła ze sobą drzwi i oparła się o nie plecami. Wygięła rękę, aby przekręcić górny zamek. Ciało krzyczało ze zmęczenia i żądało mocnej kawy. Zrobiła kilka kroków w stronę kuchni, gdy usłyszała dzwonek. Wlokąc nogami, cofnęła się do przedpokoju. Dzwonek zabrzęczał ponownie. Oko Artura zbliżyło się do wizjera. Wyglądało jak powiększona pod mikroskopem bakteria otoczona ze wszystkich stron czarnymi rzęsami, niby nóżkami. Poprawiła szybko włosy, ściskając w zęba gumkę. Związała coś na kształt poszarpanego kucyka i otworzyła drzwi. Bez słowa wpuściła go do środka. Dzwoniła do mnie twoja matka. Maciejewski podniósł leżącą na podłodze ulotkę i położył ją na szafce na buty. Jeszcze trochę, a zacznę podejrzewać, że macie romans. Julia wprowadziła go do pokoju. Sama wzięła się do zbierania książek z podłogi. Telefonuję do ciebie częściej niż ja. Co to? Zrobiłaś mały skok na bibliotekę? Rozejrzał się po dywanie. Czy zaliczyłaś kurs szybkiego czytania i postanowiłaś nadrobić zaległości?
Schylił się i zaczął układać książki w chwiejące się kubki. Powiedziała, że znów masz kłopoty. Stanęła nad nim, trzymając w rękach opasłe tomy, które jeszcze niedawno należały do Laury. To są moje kłopoty. Dołożyła na stos książki. Życia mi na to nie wystarczy. Znalazłeś lekarza? Jak ja lubię ten ton. Zmrużył oczy w udawanej rozkoszy, aż ciarki chodzą po plecach. Znalazłeś? Podniósł się z kucek i stanął na wprost niej. Wydała mu się jeszcze drobniejsza niż ostatnio. Źle wyglądasz. Dotknął dłonią jej policzka. Znalazłem. Dogadam ostatnie szczegóły i podam ci adres. Kiwnęła głową. Potraktował to jako podziękowanie. Wiedział, że stać ją tylko na tyle. Co tu się właściwie stało? Obrzucił wzrokiem pokój przypominający stajnię Augiasza. Ktoś postanowił zrobić kipisz w moim domu. Albo podpowiada, że przydałby się remont. Tak czy inaczej czuję nieodpartą potrzebę bycia blisko mnie. Tylko tyle. Patrzył jej w oczy z rozbrajającą troską. Oddałaby wszystko, żeby ją przytulił właśnie teraz. Zamordował psa, dodała cicho. Sylwia jeszcze o tym nie wie. Artur nerwowo potargał włosy dłońmi. Domyślam się, że ma to związek ze śledztwem. Nikt nie wywraca cudzego mieszkania do góry nogami bez powodu. Trzymasz tu jakieś dowody? Może nadszedł czas, żebyś pomyślała wreszcie o bezpieczeństwie swoim i Sylwii? Wyminęła go i wyszła do kuchni. Ruszył za nią. Postawiła na stole kubek i spojrzała pytająco na drugi. Artur zniecierpliwiony kiwnął głową. Przysiadł na stoku i wbił wzrok w płytki PCV. Tak nie można żyć. Owszem, można. Jeśli się nie ma innego wyjścia, to zapewniam cię, że tak też się da. Masz wyjście. Rzuć to w diabły. Ręka Julii z dzbankiem kawy zawisła w powietrzu. Czy ty mnie w ogóle znasz? Wiesz, kim ja jestem? Dno dzbanka uderzyło z hukiem o blat stołu. Gliną kamikadze? Wysunął rękę, chcąc stłumić jej wzburzenie. Jesteś jedyna w swoim rodzaju. Posłuchaj mnie, Julia. To ty mnie posłuchaj. Starała się mówić spokojnie, ale ręka z dzbankiem drżała, gdy nalewała kawę do kubków. I umówmy się co do tego, że nigdy nie będziesz mi mówił, co mam robić, a czego nie. To, co robię, to, gdzie pracuję, nie jest dla mnie zabawą. Ja tym oddycham, rozumiesz? A co z Sylwią? Czasem o niej myślisz? Przyszpilił ją wzrokiem. Chcesz ją wychowywać w domu, gdzie byle bandyta może wejść i zrobić to, co zrobił z psem? Pewnego dnia to nie będzie pies. Chcesz tragedii? Będziesz dalej ryzykować, czy otrząśniesz się, póki nie jest za późno? Jeśli przyszedłeś prawić mi kazania, to doprawdy daruj sobie. Nie traktuj mnie jak wroga. Złapał ją za ramię. Szarpnęła się, ale trzymał mocno. Zrozum wreszcie, że nie jesteś sama. Szlachetny Samarytanin Maciejewski będzie zawsze pod ręką? Spytała z kpiącym uśmiechem na ustach. Tylko jedno twoje słowo. Czuła, jak serce wali jej pod bluzką. Patrzyła na niego jak nigdy przedtem. Źrenice wypełniały mu niemal całą tęczówkę. Twarz miał napiętą, ale spokojną. Tak bardzo chciała pogładzić go po policzku. Był tuż obok, wystarczyłby jeden gest. W głębi duszy dziękowała jednak niebiosom za to, że jedną ręką trzyma dzbanek, a drugą nadal jest unieruchomiona przez niego. Po chwili puścił. Odstawiła kawę i roztarła ramię. Muszę dawać sobie radę sama. Już się przyzwyczaiłam. Nie zamieszkasz tu przecież. Zauważyła błysk w jego oczach. Nawet o tym nie myśl. Podsunęła kubek w jego stronę. Zrobiła to tak gwałtownie, że kilka kropel wylało się na blat. Starła je palcem, rozmazując brązowy płyn na stole. Artur pociągnął dwa łyki. Mam zostawić cię tu samą? Nie jestem bezradną panienką. Sięgnęła do lodówki po mleko. Mam czym się bronić. Nie będziesz chyba spać z pistoletem pod poduszką. Masz rację. Wyrzucę zatem broń przez okno i dam ci się pociąć żywcem. Próbuję pomóc. Maciejewski z rezygnacją uderzył dłońmi w blat. Z marnym skutkiem. Chcesz się wprowadzić? Załóżmy, że się zgodzę. I co dalej? No właśnie. Lepiej zostawmy ten temat. A zamki? Prychnęła. Nie wygłupię się. Nie ma zamków nie do otwarcia. Sama otworzę większość. Wiem coś o tym. Zastanawiam się, kiedy złapią cię za tyłek za twoje osobliwe wygłupy. Włamuję się tylko w szlachetnych celach. Julia odstawiła pusty kubek do zlewu i puściła na niego strumień wody. A teraz idź już. Muszę popracować. Zadziwia mnie twój spokój. Artur podniósł się z krzesła. Ale skoro nie przeraża cię pozostanie samej w domu... Zakręciła kurek i strząsnęła wodę z naczynia. Podeszła do Artura na tyle blisko, że czuł jej oddech. Ktoś wszedł na mój teren, a ja takich rzeczy nie wybaczam. Poruszała ustami tuż przed jego niedogoloną brodą. Ten ktoś popełnił cholerny błąd i będzie musiał za to słono zapłacić. Nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo słono. Maciejewski stanął przy wyjściu. Skierował wzrok ku pokojowi Sylwii, gdzie zawinięty w kocyk leżał nieżywe Bambo. Chcesz, żebym go zabrał? Nie, odpowiedziała bez wahania. Nie wyobrażam sobie, żeby spłonął w piecu z medycznymi odpadkami, bo przecież takie rozwiązanie chcesz mi zaoferować, prawda? Byłoby prościej. Dla kogo? Przez chwilę mierzyli się wzrokiem. Jak uważasz? Chciałem być tylko uprzejmy.
Doceniam, idź już. Słyszałam, jak schodzi po schodach, powoli, jakby za chwilę miał zawrócić i ponownie zapukać do drzwi. Zatrzymał się na półpiętrze. Przylgnęła ciałem do drzwi, nasłuchując, czy zrobi kolejny krok. Może stanie przed nią jeszcze raz tylko po to, żeby potwierdzić, że zawsze będzie przy niej. Jednak nie. Zbiegł na dół, trzasnęły drzwi do klatki. Zrezygnowana przekręciła pokrętło w zamku. Na pewności dosunęła do drzwi szafkę z butami. Jeśli zacznę stawiać butelki na klamkach, jak robił to Mel Gibson w teorii spisku, będzie to znaczyć, że całkiem zwariowałam, pomyślała. Mimo to wyciągnęła rękę, żeby sprawdzić, czy klamka w drzwiach utrzymałaby szklany alarm. Żołądek dopominał się o swoje. Oszukiwanie go kawą nie pomagało. Posmarowała chleb masłem i położyła na wierzch plastry pomidora. Może w tym gadaniu Michaliny o niejedzeniu mięsa jest sens? Przyjrzała szufladę z przyprawami. Matka lubiła posypać pomidora bazylią. Właściwie robiła tak od zawsze. Torebka z bazylią rozpłynęła się w tajemniczy sposób. Tym razem musi wystarczyć sól i odrobina pieprzu. Z wypchanymi policzkami wróciła do pokoju. Odszukała te tytuły, które zdążyła przestudiować poprzedniego dnia. Zwykły roman Sidła, kilka tomików poezji. Nic nadzwyczajnego. Żadnych zapisków na marginesach ani pozaginanych rogów na stronach, które ludzie zazwyczaj zaznaczają jako ważne. Przykartkowała je ponownie dla pewności i odłożyła pod ścianę. Włączyła telewizor i sięgnęła po kolejny tom leżący na podłodze. Oparła się wygodnie plecami o siedzisko fotela i podkręciła głos. Kolejna afera rządowa. Głowy mówiących kiwały się na szyjach wciśniętych w błękitne i białe kołnierzyki. Rozmówcy gwałtownie gestykulowali rękami, starając się chociaż tym przyciągnąć uwagę prowadzącego. Istne wariactwo. Wyciszyła głos i pochyliła się nad książką. Historia polskich Żydów. Czarno-białe zdjęcia sprzed wojny pojawiały się co kilka stron. Twarze zmęczone albo zamyślone, nigdy uśmiechnięte. Opowieść kończyła się na 1939 roku. Przekartkowała całą książkę. Zamknęła ją i już miała rzucić na stosik pod ścianą, jednak ostatecznie odłożyła na stół z przeznaczeniem do własnej biblioteczki. Kolejne romanse, podróże, podręczniki akademickie, zagadnienia społeczne. Pogrupowała je tematycznie. Kolorowe okładki z obściskującą się na tle zachodzącego słońca parą automatycznie wylądowały na stercie nic nie wnoszące. Sterta rosła w zastraszającym tempie. Dochodziła północ. Ocknęła się na dywanie, leżąc tuż przy ostatniej przeglądanej powieści. W telewizji nadawali powtórkę koloru purpury. Podniosła się z podłogi, krzywiąc się z bólu. Zrezygnowana rzuciła książkę w kierunku pozostałych. Ten gnojek, jej brat, musiał mnie oszukać. Żadnych zapisków, nic, po prostu nic. Równie dobrze mogłam pozwolić matce Laury spalić je wszystkie w tym cholernym ognisku. Zaparzyła mocną herbatę i wrzuciła do szklanki plasterek cytryny. Przejechała ręką po włosach. Sztywne od brudu i potu zostawiły na dłoni nieprzyjemny ślad. Skrzywiła się z niesmakiem. Gdzie się podziała dawna Julia? Już nawet nie pamięta jej delikatnej skóry i świeżego zapachu. Zrzuciła z siebie ubranie i stanęła pod prysznicem. Zasunęła kotarę, żeby woda nie pryskała poza wannę. Zawsze wolała gorące kąpiele, jednak tym razem puściła chłodną wodę. Zamknęła oczy i pozwoliła wodzie ściekać po brzuchu, nie zwracając uwagi na uciekający czas. Owinęła się ręcznikiem i wyszła boso z łazienki. Podeszła do szuflady, w której leżała koperta z sądu. Przełknęła ślinę i wzięła ją do ręki. Krople wody spływające z włosów zamazały urzędową pieczęć. Starła je ręką, zostawiając smugę niebieskiego tuszu na papierze. Wysunęła z koperty pismo, ale nie miała odwagi przeczytać go ponownie. Co będzie, jeśli straci Sylwię? Na samą myśl o tym robiło jej się słabo. To niemożliwe. Przecież tam też pracują ludzie. Ludzie, którzy mają dzieci. Zrozumieją. Nikt przy zdrowych zmysłach nie odbierze dziecka matce i nie odda go w ręce ojca, który dręczy. Spojrzała w pół otwarte drzwi do pokoju córki. Weszła do środka i przysiadła przy zwiniętym kocu. Brązowe ucho bambo wystawało z zawiniątka. Pogłaskała je z czułością i schowała pod materiał. Nawet ty mi nie zostaniesz. Położyła na kolanach koc z zawiniętym szczeniakiem i zaczęła głaskać tkaninę. Nawet z tobą musiałam się rozstać. Wyszła z zawiniątkiem z pokoju. Odszukała w szafce koszyk, w którym jeszcze kilka tygodni temu chodziły razem z Sylwią po stegnie, szukając szyszek. Wysypała z niego resztki gliwia i włożyła plac z martwym bambo do środka. Niepotrzebnie napotoczyłeś się na Sylwię w tym nieszczęsnym lesie. Lepiej dla ciebie byłoby tam zostać. Może trafiłbyś do szczęśliwych ludzi. A tak? Skosiła światło i wróciła do pokoju z książkami. Owinęła się mocniej ręcznikiem i położyła na tapczanie. Trzy sterty książek piętrzyły się pod ścianą. Ułożone grzbietami w jej stronę zdawały się drwić z jej naiwności. Całkowita strata czasu. Z letargu wyrwał ją telefon od Schockiego z działu technicznego. Miał dwie wiadomości. Pierwsza dotyczyła rozmów, które zarejestrowała pluskwa umieszczona przez Michalinę w samochodzie Kornatowskiego. Tuzin niegodnych polityka pogawędek z kobietami o mało szlachetnym sposobie życia.
Z jedną z nich spotykał się regularnie. Nazywała się Punia, cokolwiek to znaczyło. Oto co rajcowało kwiat polskiego establishmentu. Słodka, świntusząca Punia. Druga wiadomość była bardziej znacząca. Odkodował hasło do laptopa Laury i zaczął przeglądać pliki. Nic ciekawego. Widać, Laura dopiero uczyła się jego obsługi lub nie zdążyła wgrać swoich dokumentów. Laptop nadal był w nienaruszonym stanie. Nic tu nie ma. Suchocki był rozczarowany. W historii użytkownika widzę tylko kilka stron z gołymi cyckami. To jej brat. Dogadzał sobie w ten sposób. Na pewno nic z niego nie wyciśniesz? Julia była na skraju rozpaczy. Jak tak bardzo ci na tym zależy, mogę spreparować kilka plików i katalogów. Nie wkurzaj mnie, Suchocki. Liczyłam na coś bardziej konstruktywnego niż twoje wygłupy. Zdawało jej się, że odłożył słuchawkę na stół. Słyszała tylko odgłosy wydawane przez inne komputery i stojący u niego w pokoju serwer. Jesteś tam? Krzyknęła z nadzieją, że ją usłyszy. Poczekaj, chyba coś mam, jeszcze chwilę. Chwila trwała wieczność. Podniósł słuchawkę. Julia najpierw usłyszała odchrząknięcie, po czym popłynął głos Suchockiego. W bocznej kieszeni torby, w której przyniesiono laptopa, znalazłem przenośny dysk. Podłączyłem go. Jest jeden plik, ale chyba bez znaczenia. Otwórz. Jakaś pisanina. Pisanina? Zeskanowana książka z zaznaczonymi fragmentami. Przeczytaj coś, to może być ważne. Sama sobie przeczytaj, nie rozumiem ani słowa. Zwariowałeś, Suchocki, masz 4 lata? Po rusku jest. Cały załącznik. Wiesz, kiedy ostatni raz czytałem po rusku? Okej. Julia zbierała myśli. Kolejna książka. Musiała być ważna, skoro Laura tak dobrze ją schowała. Posłuchaj mnie. Wydrukujesz całość na kolorowej drukarce i podrzucisz mi do domu. Na jednej nocy, rozumiesz? Widzę cię za 30 minut. Godzinę później trzymała w rękach wydruk z przenośnego dysku. Książka napisana cyrylicą była zszyta grubymi zszywkami. Przekartkowała ją kilka razy. Ryło się w niej od zaznaczonych flamastrem akapitów. Nieraz całych stron. Jasna cholera, mam to. Wreszcie to mam. Czytała do 1:00 w nocy. Rozumiała co 10 słowo, mimo to potwornie trzęsły jej się ręce. Zrzuciła z siebie szlafrok i wciągnęła czyste spodnie od dresów i podkoszulek. Spięła mokre włosy spinką, po czym wysypała na stół zawartość swojej torby. Chwyciła kluczyk od Fiata i trzęsnęła drzwiami. Kiwający zaspaną głową zastępca Mirka nie zdziwił się, widząc jak Julia wbiega po schodach komisariatu z szaleństwem w oczach. Jej nocne odwiedziny nie były niczym nowym. Machnęła mu na przywitanie ręką i pognała do gabinetu. Włączyła komputer. Swoim zwyczajem szumiał i wydawał dźwięki niegodne policyjnego sprzętu. Ruszę się. Trzasnęła otwartą dłonią w górną część monitora. Co za grat? No dalej. Lista biur tłumaczeń w stolicy zdawała się nie mieć końca. Spisała 3 adresy tych, które zaczynają pracę najwcześniej. Wreszcie zaczyna się właściwe przedstawienie. Wymabrotała, zadowolona pod nosem i wyszarpnęła zadrukowaną kartkę z drukarki. Wróciła do domu. Wskoczyła pod kołdrę i zawinęła się nią szczelnie. W jej głowie mieszały się litery cyrylicy z tymi z pisma sądowego. Przewracała się z boku na bok, próbując wypchnąć z głowy natłok myśli. Po godzinnej walce podniosła się i podeszła do szafki z bielizną. Głupi odruch. Czas się go wreszcie pozbyć. Otworzyła balkon. Nocne, chłodne powietrze wypełniło pokój. Wciągnęła je w płuce i rozprostowała obolałe łopatki. Do świtu było już niedaleko. Zygmunt Kornatowski zamknął za sobą drzwi, nasłuchując odgłosów z głębi domu. Zsunął buty i zdjął marynarkę. Powiesił ją na wieszaku w holu. Sprawdził komórkę. Czy nie dostał nowej wiadomości? Była. Taka sama jak zwykle. Krótkie bye bye love na dobranoc. Przezornie wyciszył uprzednio dźwięk, aby umówiony o określonej godzinie SMS nie obudził domowników. Nie musisz się skradać. Z salonu dobiegł go głos Ireny. Dorośli mężczyźni mają tę zaletę, że nie boją się stanąć oko w oko z własną żoną. Ty, jak widać, jeszcze się do nich nie zaliczasz. Oparł rękę o futrne drzwi. Kobieta siedziała przy stole i z typową dla siebie powolnością stawiała pasjansa. Jej jedyne zajęcie, z którym radziła sobie po mistrzowsku, choćby karty nie układały się po jej myśli, zawsze walczyła do końca. Nienawidziała porażek, nawet w głupiej grze, którą prowadziła samą ze sobą, rozkładając na stole tekturowe obrazki. Nie miał zamiaru jej przeszkadzać, chciał jedynie życzyć jej dobrej nocy i zaszyć się w swojej sypialni na piętrze. Osobnej. Odkąd to ona powzięła taką decyzję, gdy otwierał usta, zrozumiała go opacznie. Możesz dać sobie spokój z wyjaśnieniami. To, co dzieje się z tobą, niewiele mnie obchodzi. Możesz przebywać gdzie chcesz i z kim chcesz. Ireno, nie przerywaj. Od dawna nasze małżeństwo widnieje tylko na papierze i nie wiem jak ty, ale ja się z tym już pogodziłam. Stanął za plecami żony i położył ręce na jej szczupłych ramionach. Wzdrygnęła się i zrzuciła jego dłonie. Przestań. Odkręciła głowę w jego stronę. W słabym świetle lampy widział jej profil. Mimo złości, jaką do niego czuła, nadal nosiła biżuterię, którą podarował jej na ostatnią gwiazdkę.
Szafiry w uszach połyskiwały ciemno-niebieskim blaskiem. Nie oczekuję od ciebie żadnych miłych gestów. Co więcej, będę wdzięczna za jak najmniejsze zainteresowanie moją osobą. Oprzedł stół dookoła i usiadł na wprost. Jej twarz była znudzona i przerażająco obojętna. Nie ma sensu odkładać tej rozmowy na później. Oczy Ireny przesuwały się po rozłożonych kartach. Nadeszła pora, aby podjąć decyzję co do naszej przyszłości. Zapewne ty ją podjąłeś już dawno. Przyjrzała mu się badawczo. Teraz kolej na mnie. Chcesz rozwodu? Zapytał rzeczowo. O to ci chodzi, prawda? Złożę papiery w ciągu najbliższych dni. Nie będziesz już musiał wymykać się chyłkiem z domu. Zygmunt ukrył twarz w dłoniach. Nie miała pojęcia, czy się śmieje, czy właśnie jest wściekły. Udawała, że układanie kolejnych kart jest w tej chwili ważniejsze i bardziej fascynujące niż jego reakcja. Mam nadzieję, że choć raz zachowasz się z klasą i przystaniesz na moje warunki. Dodała półgłosem. W przeciwnym razie grozi mi publiczne pranie brudów, to chcesz powiedzieć? Zygmunt wyjął z kieszeni cygaro i odciął czubek srebrną obcinarką. Kornatowska zamachała ręką, rozganiając zgromadzącą się nad jej głową chmurę dymu. Nie pal w domu, tyle razy cię o to prosiłam. Wybacz, kochanie, ale to jest także mój dom. Do czasu. Wypuścił jeszcze jedno szare kółko, po czym zgniótł rozżarzoną końcówkę w popielnicy. Nie będę teraz rozmawiał ani o rozwodzie, ani tym bardziej o podziale majątku. Te twoje fanaberie i złe humory zaczynają mnie już męczyć. Wstał od stołu z zamiarem pozostawienia jej samej. Nie miał ochoty na tę rozmowę. Wydawała mu się jałowa. Irena nie zrobi żadnego ruchu przeciw niemu. Wiedział o tym doskonale. Od zawsze żyła w jego cieniu. Kobieta widmo. Siedziała nadal sztywno, nie patrząc w jego stronę. Jej piersi unosiły się pod wpływem silnego wzburzenia, które próbowała opanować. Zaczekaj, powiedziała zimnym głosem. Chyba chcesz uniknąć skandalu. Zatrzymał się w pół kroku. Wypił spinki z mankietów koszuli. Odłożył je na stojącą koło wejścia komodę. Nie musi przegrać tej rozgrywki. Wystarczy załagodzić sytuację. Mój skandal będzie jednocześnie twoim skandalem. Nie wyjdziesz z tego obronną ręką. Poza tym nie rozumiem, o czym mówisz. Czyżby? Irena przylepiła do twarzy dobrotliwą minę. Naprawdę uważasz, że polityczne kręgi bez wzburzenia przyjmą informację o tym, że ich gwiazda utrzymuje relacje pozamałżeńskie z... Ani słowa więcej. Podszedł do niej i stanął tak blisko, że poczuła się nieswojo. Oboje wiemy, że tego nigdy nie zrobisz. Poszłabyś na dno razem ze mną. Czego chcesz? Tego, co do mnie należy. Przebiegła znacząco palcami po odsłoniętym obojczyku. Chcę, żeby to do mnie wróciło. Jak najszybciej. Skąd wiesz, o? Zaśmiała się szyderczo i w końcu podniosła na niego oczy. Z satysfakcją zauważyła, że jego twarz robi się niemal przezroczysta. Zbladłeś. Na twarzy Ireny pojawił się uśmieszek. Naprawdę sądzisz, że sprowadziłam tu tę dziewczynę zza oceanu, żeby usłać jej życie różami? Jesteś aż tak naiwny? Chcę zwrotu mojej własności i ty mi ją dostarczysz. Masz inne świecidełka. Równie wartościowe. Nie rób ze mnie idiotki. Jej głos przybrał ostry ton. Daję ci czas do końca miesiąca i ani dnia dłużej. To niemożliwe. Powiedział błagalnie. Owszem, możliwe. Na pewno wystarczy ci sprytu, aby to, co należy do mnie, wróciło na swoje miejsce, zanim na dobre rozpętam z tobą wojnę. Zacisnął pięści na stole. Nachylił się nad nią jeszcze bardziej. Podniosła się i odsunęła o kilka kroków. Stała z miną zwycięzcy i patrzyła na niego, jak bije się z wściekłości. Jaka ty jesteś podła. Teraz wreszcie rozumiem, dlaczego Paula cię nienawidzi. Przyjrzała cię na wylot. Nie lubi mnie? Z wzajemnością. Z tym, że widzisz, ja jestem od niej dużo sprytniejsza. Zygmunt założył ręce na piersiach. Nie powiedziałbym. W końcu to ona zostanie nową panią Kornatowską. A ty, moja droga, kończysz swój etap w tym domu i to na własne życzenie. Nowa pani Kornatowska? Mówisz o tej przybłędzie? Irena zaczęła zataczać się od udawanego śmiechu. Nowa Kornatowska. Czy wyście wszyscy postracili rozum? Pani Kornatowska jest tylko jedna i to ja nią jestem. Zrozumcie to wreszcie, ty i wszyscy w tym cholernym domu. Zygmunt rzucił jej pełne pogardy spojrzenie, po czym wycofał się do swojej sypialni. Trzasnął drzwiami dużo głośniej niż zwykle. Irenie zdawało się, że słyszy skrzypnięcie desek dochodzące z piętra. Nie mogło docierać z żadnego pokoju. Ktoś skradał się na korytarzu. Po chwili cicho zamknęły się drzwi którejś z sypialni. Wyjrzała na korytarz i skierowała pełen nienawiści wzrok ku górze schodów. W prawie wszystkich pokojach światła były wyłączone. Zauważyła jedynie bladozłotą poświatę w pokoju Pauliny, a potem i w nim zapanowała ciemność. Jakby ktoś nagle zdmuchnął świecę. Zasępa odebrał poranną pocztę, która czekała od kilku minut w skrzynce z korespondencją. Szedł korytarzem w stronę swojego gabinetu, przeglądając całkiem spory plik listów. Tak naprawdę interesowała go tylko jedna przesyłka i jedna informacja.
Numer konta bankowego, z którego regularnie wpływały znaczne sumy pieniędzy na rachunek Laury Majcher. Codzienne ponaglania i dopytywania u kolejnych doradców banku zaczynały doprowadzać go do szału. Trzykrotnie wysyłał do oddziału wniosek o udostępnienie danych i za każdym razem odprawiano go z niczym, wymawiając się brakiem albo dodatkowego podpisu, albo szczegółowego uzasadnienia, albo wręcz wskazywano, że pieczęć na wniosku nie znajduje się w tym miejscu, co powinna. Dziś było inaczej. Bankowa koperta z nie do końca udanym logo utuczonego bawołu wyróżniała się pośród innych urzędowych listów. Wszedł do swojego gabinetu i rzucił resztę przesyłek na biurko. W rękach trzymał tę najważniejszą. Rozerwał kopertę i wyjął złożoną na pół kartkę. Przelewy nadawano z konta Zygmunta Kornatowskiego. Niezły bajzel. Uśmiechnął się pod nosem i wykręcił numer Julii. Julia minęła rogatki stolicy. Biuro tłumaczeń zaczynało pracę o 8:00. Przybicie się przez poranne korki zaskrawało na cud, odkąd wyprowadziła się z Warszawy. Błogosławiła niespiesznie przejazdy ulicami małego miasteczka, które w przeciwieństwie do tego, co działo się w Śródmieściu, były całkowicie przejezdne przez okrągłą dobę. Cała reszta jednak wypadała blado przy gwarnym życiu stolicy. Zatrzymała auto przy rondzie de Gauleja i ruszyła w górę nowym światem. Sztuczna palma chybotała się na wietrze, jakby za chwilę miały odpaść z niej plastikowe liście. Kilku japońskich turystów ustawiło się na chodniku, pozując do fotki z syntetycznym arcydziełem sztuki nowoczesnej w tle. Taksówki sunące ulicą przepuszczały przebiegających przez jedne ludzi spieszących się do autobusu. Kolorowy tłum przelewał się przez chodniki, zaglądając w sklepowe wystawy. O ile nie zazdrościła Warszawie korków, z nostalgią patrzyła na rozbawioną młodzież spokojnie spacerujących emerytów czy turystów sączących poranną kawę w dopiero co otwartych kafeteriach. Czuła, że to jest jej miejsce. Serce biło jej mocniej właśnie tu, w miejscu, z którego została wygnana. To ten adres. Przedwojenna kamienica z umieszczoną na murze tabliczką. Przyjrzała się zabytkowej windzie z zasuwaną kratą. Nie będzie ryzykować. Biegła po wytartych ze starości schodach na drugie piętro. Drzwi były uchylone. Bez zmiennych ceregieli zajrzała do środka. Przerobione z wielopokojowego mieszkania biuro pachniało lekką stęchlizną, typową dla tego typu miejsc. Podeszła do pierwszego z brzegu biurka, za którym siedziała młoda dziewczyna z fatalnie ufarbowanymi na rudo włosami. Właściwie przypominały płonące siano. Na plakietce przypiętej do bluzki widniało imię Ewa. Proszę na to spojrzeć. Julia wyciągnęła z torby spięte kartki. Potrzebne mi tłumaczenie, jak najszybciej. Dziewczyna przyjrzała zapiski. Dużo tego. Niech pani usiądzie, sprawdzę, czy uda mi się złapać tłumacza. Krawiec nadal wisiała nad obłożonym papierami biurkiem. Z tym chyba nie powinniście mieć problemu. Rosyjski nie jest językiem na tyle rzadkim, żeby był kłopot ze znalezieniem tłumacza. Ruda głowa pokręciła się w obie strony. Na moje oko to ukraiński. Proszę usiąść. Ponowiła zaproszenie, wskazując przezroczyste, desingerskie krzesło stojące przy sąsiednim biurku. Podniosła się z fotele i zabrawszy ze sobą notatki, wyszła z pokoju. Konsultacja w pomieszczeniu obok trwała wieczność. Julia zaczęła oblewać się potem. Mimo pracującego wentylatora powietrze stało w miejscu. Tak, to na pewno ukraiński. Dziewczyna potwierdziła z dumą swoją znajomość języków. Zwykłe czy przysięgłe? Tańsze, czyli zwykłe. Na kiedy? Na wczoraj. Ewa przyjrzała się jej bacznie. Dawno nie widziała tak podenerwowanego klienta. Będzie gotowe za tydzień. Bez żartów. Potrzebuje to mieć najdalej na jutro. To niemożliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych. Głos Julii przestał być miły. Będę musiała podzielić dokument i rozesłać kopię do kilku tłumaczy. W przeciwnym razie nie ma szans. To pani sprawa, jak pani to załatwi. Dziewczyna zabrała się do rozszywania książki. Stop! Julia zerwała się z krzesła i ruszyła do niej z obłędem w oczach. Najpierw trzeba ponumerować strony, żeby zachowały kolejność. Przecież kopia jest słaba, a numery stron całkiem niewidoczne. Ewa zastygła z ołówkiem w ręku. Posłusznie zaczęła stawiać cyfry w rogach stron. Pomarańczowe ściany na jej głowie opadało, zasłaniając niemal całkowicie twarz. Tajne szpiegowskie akta? Coś w tym rodzaju. Dziewczyna zaichotała cicho. Do tej pory nie przykładaliśmy ręki do afer międzynarodowych. Julia wykrzywiła twarz i wyjęła z portfela wizytówkę. Faktura na ten adres. Położyła ją na blacie. Dziewczyna oblizała usta i wypuściła spód powietrze. A jednak jakaś grubsza sprawa. Nie było sensu brnąć w dyskusję. Julia podeszła do dystrybutora z wodą i napełniła połowę kubka lodowatym płynem. Wrócę tu jutro koło południa. Ruda głowa kiwnęła bez przekonania. Dziewczyna przyjrzała się jeszcze raz w wizytówce i zaczęła odbijać kopię na ksero. Michalina wpatrywała się w wydruk bankowy z miną, jakby właśnie zobaczyła lądujące UFO. Gdy już ochłonęła, wygładziła kartkę i wsunęła ją do teczki z aktami sprawy. Julia już o tym wie? Spojrzała pytająco na Zasępę. Dzwoniłem do niej, jak tylko tworzyłem kopertę. No i?
Wzruszył ramionami, zakręcił na palcu otwieraczem do butelek. Nie zdziwiło jej to? Bodnar była rozczarowana. Ani trochę. No, może odrobinę. Jednym ruchem zatrzymała kręcące się w powietrzu metalowe kółko z ząbkami. Przecież nie mogła o tym wiedzieć, bo niby skąd? Owszem, kazała mi mieć oko na Kornatowskiego, ale to były tylko jej przypuszczenia. Zasępa rozejrzał się za kolejnym gadżetem, którym mógłby zająć ręce. Jego wzrok padł na pozbawiony zszywek zszywacz. Ulubione policyjne narzędzie do rozładowywania emocji. Zaciskanie go potraktował tym razem jako sposób na wyrobienie mięśni ramienia. Przestań! Michalina wyrwała mu i tę zabawkę. To wszystko przestaje mi się podobać. Julia wie więcej ode mnie, a to doprowadza mnie do szału. Wie, co robi. A jeśli nawet nie informuje cię o wszystkim, to ma ku temu powody. Jestem jej partnerką, mam prawo wiedzieć. Wyciągnął z politowaniem rękę, żeby poklepać ją po ramieniu. Uchyliła się i zdegustowana spuściła głowę. Traktuję cię jak swoją asystentkę, nie partnerkę. I ma rację. Dużo się jeszcze musisz nauczyć. To po pierwsze. Po drugie, to jej sprawa i ona odpowiada głową za wynik śledztwa. Musisz się dostosować. Michalina, gdyby mogła, zzionęłaby w jego stronę ogniem. Chcesz, żebym ci powiedziała, gdzie mam twoje po pierwsze i po drugie? Zmuszę ją, żeby wyłożyła wszystkie karty na stół. I nie nazywaj mnie asystentką. Jestem tu na równych prawach. Spojrzał na nią z pobłażeniem, jakby była ujadającym kundlem biegającym przy końskich kopytach. Życzę powodzenia. Obyś nie lizała ran po tym starciu. Wsunął się z krzesłem głębiej pod stół i sięgnął po dokumenty, dając tym samym do zrozumienia, że rozmowa skończona. Mimo zbliżającego się południa zgromadzenie na rynku nie było tak liczne, jak zakładały Marlena z Paulą. Zbici w kilkuosobowe grupki przyjaciele i znajomi Laury stawali pod kolumnami kamieniczek lub chłodzili się przy bijącej na środku rynku fontannie, obserwując, kto dołącza do ich grona. Komentarze na temat zmarłej wymieniano w ciszy. Towarzyszyło im kiwanie głowami, jakby nie wierzono, że śmierć przyszła po jedną z tych, która jeszcze nie tak dawno towarzyszyła im podczas egzaminów i akademickich imprez. Zgodnie z zaleceniami obowiązywał czarny ubiór. Jedynie białe kotyliony przypięte tuż nad sercem dawały sygnał, że chodzi o coś czystego, niewinnego. Poprawiano je, układano tak, aby wystające spod spodów wstążki leżały równo na koszulach. Co chwila ktoś zerkał w stronę stojących w cieniu Pauliny i towarzyszącej jej Marleny. Paula przezornie założyła słoneczne okulary. Anemiczna i wystraszona była idealnym tematem do plotek, a tego chciała uniknąć. Marlena, w przeciwieństwie do Pauli, stała wyprostowana, licząc, ilu z zapowiedzianych osób jeszcze brakuje. Co kilka minut spoglądała na zegarek i ponownie obrzucała wzrokiem rynek. — Jesteś pewna, że Eryk do nas nie dołączy? — zapytała Paula, nie odrywając oczu od kręcących się po placu uczestników marszu. Paula również spojrzała na zegar wiszący na ratuszu. Jego wskazówki przesuwały się rytmicznie wraz z każdą odchodzącą w przeszłość sekundą. — Rano wyjechał z miasta. Napotkała wątpiącą minę Marleny. — Chciał być dziś z nami, ze mną. Ale rozłożyła bezradnie ręce. Ma coś ważniejszego do roboty niż wspieranie cię w takim dniu? Dziwne, nie uważasz? Właściwie nie oczekiwała żadnej odpowiedzi. Starała się zrozumieć ten przedziwny związek, a postawę Pauli szczególnie. Dziewczyna godziła się na wszystko, łącznie z ciągłą samotnością. Eryk wsiadał w swoje auto i gnał przed siebie nie wiadomo gdzie i z kim. Wracał po kilku godzinach, brał szybki prysznic i rzucał jej zdawkowe „Jak było dzisiaj, kochanie?”, po czym zabawiwszy ją jakąś gładną historyjką, zamykał się w swoim pokoju i nie życzył sobie, aby ktokolwiek mącił jego spokój. Wskazówki zegara na ratuszowej wieży nałożyły się na siebie na godzinę 12:00. Marlena wyciągnęła szyję, starając się odnaleźć zapowiadającą się na dzisiejszy marsz młodszą aspirant Michalinę Bodnar. Stała pośród grupy czterech studentów i gestykulowała rękami na wszystkie strony. Odnalazły się wzrokiem. Kiedy zobaczyła zniecierpliwiony wzrok Marleny, pożegnała się szybko ze studentami i podeszła do niej, chowając się w cień. Powinniśmy już ruszać. Pociągnęła za sobą Marlenę, aby uformować czoło pochodu. Paula stanęła obok. Rozgadane osoby spod fontanny i krużganków podążyły ich śladem. W kilka minut kolumna była gotowa do wymarszu. Mamy około 50 osób. Bodnar podrapała się po głowie, a następnie poprawiła blondierze. Liczyłam, że będzie więcej. Paula zaczęła rozglądać się nerwowo. Im bardziej zmniejszał się dystans tłumu do niej i Marleny, tym bardziej bladła jej i tak już niemal przezroczysta twarz. Policja jest ustawiona. To jak było ustalone? Szarpnęła Michalinę za rękaw. Bodnar odwróciła się i delikatnie wyswobodziła swój służbowy uniform z zaciśniętych palców. Uspokój się albo wracaj do domu. Burknęła, ale widząc powiększone oczy dziewczyny zmieniła ton. Nic ci nie grozi. Będę cały czas przy tobie. Mam złe przeczucia. Paula potarła rękę, znoszone zimnym potem czoło. Coś się wydarzy, czuję to. Rozejrzyj się po twarzach. Ktoś wydaje ci się obcy? Sama nie wiem. Dziewczyna dyskretnie obserwowała stojące za jej plecami osoby.
Tak, chyba tak. Informacja o marszu rozeszła się szybko. Musiała trafić również do tych, których nie zdążyłam poznać. Tak naprawdę połowy z tych osób nigdy do tej pory nie widziałam. To było do przewidzenia. Impreza jest otwarta i do tego na świeżym powietrzu. Może do nas dołączyć każdy. Dziwny sposób na okazanie szacunku zmarłej. Paula obruszyła się na dźwięk słowa o imprezie. Może jestem naiwna, ale wierzę, że Laura była bliska każdemu, kto się tu pojawił. Pozwól, że nie podzielę twojego zdania. Tego typu wydarzenia przyciągają różny element. Teraz jednak jest już za późno na dywagację. Skoro marsz ma się odbyć, ruszamy. Poczekajcie. Od bocznej uliczki dobiegł ich kobiecy krzyk. Poczekajcie na mnie. W ich stronę biegła Kornatowska. Utykała lekko. Musiała wykręcić nogę na nierównym bruku. Ubrana na czarno w kostiumie Chanel, wyglądała zjawiskowo. Z maleńkiej kieszeni obcisłego żakietu wystawał rąbek białej chustki. W jednej ręce ściskała malutką torebkę, markową, jak szybko oceniła Michalina. Drugą zaś machała w powietrzu, jakby to miało jej pomóc w szybszym dotarciu do celu. Co ona tu robi? Paula ze zgrozą i wyrzutem spojrzała na Marlenę. Nie maczałam w tym palcu, jeśli o to ci chodzi. Miało jej tu nie być. Podobnie jak ciebie. Marlena poczuła się urażona podejrzeniami. Najwyraźniej zdecydowała, że też chce pożegnać Laurę. Nie żyje przecież na odludziu. Przygotowania odbywały się pod jej nosem. Na dodatek pomogła w ogarnięciu marszu od strony urzędowej. Naprawdę nie rozumiem, o co tyle zamieszania. Miało jej tu nie być. Głos Pauli wydawał się bliski rozpaczy. Ponownie rozejrzała się po zgromadzonych, jakby szukała u nich ratunku. Kornatowska łykała powietrze wielkimi haustami. Mimo nadal dosyć młodego wieku bieg na obcesach po bruku, dał się jej we znaki. Ruszamy? Przebiegła pytającym wzrokiem po rozgrzanych słońcem twarzach dziewczyn. Czy jest jakieś opóźnienie? Stanęła przy Pauli, podając ramię, na którym ta mogłaby się wesprzeć, gdyby zakręciło jej się w głowie. Paula, widząc zachęcającą minę, wsunęła rękę, ale starała się dotykać jej tylko skrawkiem rękawa. Plany mają to do siebie, że czasami zawodzą. Uśmiech Kornatowskiej wydał się Pauli fałszywy. Kobieta pociągnęła ją za sobą, wspięła się na palce i zamachała do zgromadzonych, dając znak do wymarszu. Tłum ruszył z miejsca. Gdzieniegdzie słychać było wołania o zapalniczkę. Świece spływały rozgrzanym woskiem i parzyły palce maszerujących. Część z nich zrezygnowała i zdmuchnęła ogień, nie widząc sensu palenia go w taki upał. Na czele szedł wysoki chłopak, którego twarz zasłaniał transparent z podobnizną Laury. Co chwilę odwracał się i uciszał szepczący tłum, który płynął za nim niczym czarna rzeka. Szli wąskimi ulicami, kierując się ku placowi zwycięstwa. Ze sklepów wychodzili sprzedawcy, którzy oparłszy plecy o mury kamieni, przyglądali się z zainteresowaniem i wymieniali między sobą zaciekawione spojrzenia. Przychodnie przystawali, kiwali głowami, kilkoro z nich dołączyło do marszu. Policja blokowała okoliczne ulice, samochody stawały i czekały na przejście pochodu. Kierowcy po otrzymaniu od policji informacji, jaki jest powód marszu, wychodzili z aut. Opierali ręce o otwarte drzwi samochodów i wciskali klaksony na znak solidarności. Michalina kroczyła obok Pauli, która odsunąwszy się nieco od Kornatowskiej szła ze spuszczoną głową. Podnosiła ją z rzadka i rozglądała się dookoła nieśmiało. Marlena chodziła tam i z powrotem wzdłuż maszerującej kolumny, doglądając, czy wszystko odbywa się bez zakłóceń. Założeniem było iść wolno, tak aby wydarzenie nie miało jedynie incydentalnego charakteru, tylko odcisnęło się na historii miasteczka. Dlatego przejście zaledwie kilku ulic zajęło im blisko godzinę. Plac Zwycięstwa był zwykłym rondem, na którego środku stał monument Nike z rozpartymi skrzydłami. Wokół pomnika umieszczono metalowe barierki, do których przyczepiono skrzynki z zimnymi napojami. Po dotarciu na miejsce natychmiast zaczęły się do nich ustawiać kolejki spoconych manifestantów. To żenujące. Paula odwróciła się, szukając wzrokiem Michaliny. Bodnar stała kilka kroków od niej i rozmawiała z przyglądającym się całemu zamieszaniu policjantem. Przede wszystkim zabawne. Usłyszała głos Kornatowskiej, szepcząc jej do ucha. Motłoch nie umie zachować się nawet w tak doniosłej chwili. Wystarczy dać im butelkę darmowej wody i zapominają o Bożym świecie. Nie ma to jak wyciągnięcie ręki po coś, na co się nie zapracowało. Prawda, Paulino? Irena uczepiła się jej ramienia i przybarła do niej niemal całym ciałem. Dotyk Kornatowskiej był jak przypalenie rozgrzanym żelazkiem. Już dość. Ostre słowa cisnęły się Pauli na usta. Już miała powiedzieć, co o niej myśli, kiedy poczuła, jak kobieta osuwa się na ziemię. Wypielęgnowane palce rozszerzyły się i zwolniły uścisk. Szum rozmów zgromadzonych na placu przeszył krzyk. Zesztywniała z przerażenia, Paula stała nad krwawiącą Kornatowską i wydawała z siebie odgłos przypominający bycie okaleczonego zwierzęcia. Michalina w jednej sekundzie znalazła się przy dziewczynie. Do Bodnar dołączyło kilku policjantów z obstawy. Pochylili się nad leżącym ciałem. Kornatowska trzymała rękę na zalanej krwią chustce tkwiącej w kieszeni na piersi. Żyła, jednak rana postrzałowa krwawiła coraz bardziej. Straciła przytomność, zanim przyjechała karetka. Tylko spokojnie.
Michalina objęła rozdygotaną Paulę ramieniem, wyprowadziła ją z tłumu i postawiła przed jednym z ochraniających policjantów. Nic ci nie jest? Żadnych zadraśnięć? Pojedziesz radiowozem do domu. Ja muszę tu zostać. Karetka z Kornatowską i policyjny Opel wystraszoną Paulą rozjechały się w dwie różne strony. Odsunąć się! Michalina odpychała napierających gapiów z miejsca, gdzie widniała plama świeżej krwi. W tłumie wypatrzyła przedzierającą się w jej stronę Julię. Właśnie się dowiedziałam. Rzuciła do niej krótko, po czym sama zaczęła odpychać ludzką masę. Technicy zaczynali wyciągać sprzęty. Strzał z użyciem tłumika? Na to wygląda. Michalina odciągnęła Julię na bok. Nie było słychać huku. Jak blisko siebie stały? Bliżej niż ja z tobą. Julia rozejrzała się po placu. Boję się jednego. Czy to nie Kornatowska była celem? Krawiec pokiwała głową. Ktoś spudłował? Bodnar otarła cieknącą po czole krople potu. Bardzo prawdopodobne. W każdym razie nie widzę powodu, dla którego ktoś chciałby sprzątnąć Kornatowską. Z balkonów okolicznych domów wychylały się głowy ludzi węszących sensację. Tłum na placu gęstniał. Zwijamy się stąd. Technicy mają tu co robić. Kornatowską zabrano do miejskiego? Tak, powinni za chwilę dojeżdżać. Jeden z naszych pojechał razem z nią. Wyszły z placu, zabierając ze sobą dygoczącą z przerażenia Marlenę. Posadzona na tylnym siedzeniu Fiata, zasłaniała ręką drżące usta. Do tej pory jakoś się trzymała, ale nerwy w końcu puściły. Julia widziała we wstecznym lusterku, jak wycierała w rękaw koszuli zimny pot z czoła. Włączyła nawiew i skierowała kratki w stronę Marleny. Tak lepiej? Przepraszam, nie wiem, co mi się stało. To normalne. Michalina podała jej paczkę chusteczy. Zdarza się nawet tym mało wrażliwym. Jeszcze trzęsą mi się nogi. Jak mogło do tego dojść? Starałam się mieć je obie na oku. Julia wrzuciła bieg i wycofała Fiata zza łuka. Auto potoczyło się wąską ulicą w kierunku domu Kornatowskich. Myślicie, że przeżyje? Spytała Marlena, tłamsząc w rękach chusteczkę. Taka tragedia. Musimy pozwolić lekarzom działać. Zadzwonię do szpitala, jak tylko dotrzymy na miejsce. Trzeba powiadomić Kornatowskiego. Będzie w szoku. Nie wydaje mi się. Julia ponownie spojrzała we wsteczne lusterko, wychwytując tajemniczą minę dziewczyny. Między nimi nie układa się zbyt cukierkowo? Marlena zawahała się przez chwilę, jednak coś podpowiadało jej, że robienie tajemnicy i tak oczywistej sytuacji nie ma żadnego sensu. Robią dobrą minę do złej gry. Po moim przyjeździe starali się sprawiać dobre wrażenie, jednak teraz nie zależy im już nawet na pozorach. Podczas wieczoru zaręczyn wyglądali na zgraną parę. Wtrąciła Michalina. Dałabym sobie rękę uciąć, że jedno bez drugiego nie jest w stanie oddychać. Zwykłe mydlenie oczu, nic ponadto. Marlena oddychała już spokojniej. Coraz częściej zastanawiam się, czy nie powinnam spakować walizki i wrócić, gdzie moje miejsce. Ta potworna cisza w domu, przerywana tylko co jakiś czas wymówkami szeptanymi za zamkniętymi drzwiami salonu, jest nie do wytrzymania. Masz przecież Paulę. Karol też wydaje się być przyjazny. Julia skręciła na piaszczystą ścieżkę, która za kilometr kończyła się podjazdem do domu Kornatowskich. Paula od dnia, kiedy wyszła z kliniki, żyje we własnym świecie. Mało co do niej dociera, a teraz to już nie wiem, co będzie. Odetnie się od ludzi całkowicie. A Karol? Nie wiem czemu, ale Paula się go boi. Podobnie jak swojej przyszłej teściowej. Zwierzyła mi się. Nie wiedziałam, jak mam zareagować. Wszystko w tym domu jest takie dziwne. Co mówiła o Karolu? Julia zaparkowała przed bramą. Każdy szczegół może być ważny. Lepiej będzie, jeśli same ją o to zapytacie. Pewnie zabarykadowała się w pokoju i umiera teraz ze strachu. Paula siedziała na tarasie skulona w ratanowym fotelu. Mimo upału zawinęła się w koc i kiwała rytmicznie na boki. Na stoliku przed nią stała szklanka z niedopitą wodą. Nie chcę was tu, powiedziała patrząc w przestrzeń. Chcę być sama, tylko sama. Julia przezornie podniosła szklankę do nosa i powąchała, czy woda na pewno nie zabiera dodatkowych składników. Ani niepokojącego osadu. Paula nie zwróciła na to najmniejszej uwagi. Michalina rozpięła nad ich głowami biały ogrodowy parasol. Nie dawał cienia, słońce stało pod takim kątem, że grzało po czubku głowy. Widząc wyciągniętą rękę Julii, podsunęła jej fotel. Sama usiadła na drugim. Muszę się odświeżyć po jeździe samochodem. Marlena wyrzuciła do kosza zużyte chusteczki i odeszła w kierunku łazienki. Odprowadziły ją wzrokiem. Pamiętasz, jak to się stało? Julia wyjęła notes. Paula milczała przez chwilę, po czym wybuchnęła nienaturalnym śmiechem. Pamiętam, jak miałam być chroniona, ale nie byłam. Spojrzała beznamiętnie na Michalinę. Pamiętam też, jak Irena usuwała się z moich rąk prosto na ziemię. Tylko tyle pamiętam. Nie widziałaś, skąd padł strzał? Proszę sobie ze mnie żartować. W przeciwieństwie do tego motłochu, który niemalże stratował mnie, pchając się do skrzynek z napojami, miałam ważniejsze rzeczy na głowie. Jakby nie było, żegnałam zmarłą Laurę. Nie mogłam być na jej pogrzebie, więc pozostało mi tylko to. Mam nadzieję, że analiza wejścia kuli w ciało pomoże w ustaleniu kierunku lotu. A ty, jak się czujesz? Świetnie, wręcz fantastycznie.
Paula znów się zaśmiała, ale jej śmiech przypominał teraz wściekły rechot. Co wy sobie myślicie? Jak mam się niby czuć? O mały włos, a byłabym teraz na miejscu Ireny. Zrzuciła z siebie kot i stanęła w pełnym słońcu na trawie. Rozłożyła ręce i spojrzała prosto w niebo. Ile jeszcze razy mam umierać? No ile? Nie otrzymawszy znikąd odpowiedzi, zakręciła się kilkakrotnie wokół własnej osi. Zachwiała i upadła bez przytomności. Julia z Michaliną zerwały się i zaciągnęły omdlałą Paulę w stronę wejścia do domu. Michalina pchnęła nogą drzwi biblioteki. Ułożyły ją na sofie i podłożyły pod nogi wałek. Albo do cna zwariowała, albo ma gorączkę. Michalina przyłożyła rękę do czoła Pauli. Jest rozpalona. Wylała na doń kilka kropel wody ze szklanki i skropiła nimi skronie dziewczyny. Co się robi w takich przypadkach? Julia, widząc, że Michalina szykuje się do uderzenia Pauli po twarzy, przytrzymywała w powietrzu jej rękę. Też znalazłaś sobie metodę na cucenie człowieka. Usiadła tuż przy Pauli, delikatnie wsunęła palce pod jej kark i położyła głowę dziewczyny na swoich kolanach. Zaczęła gładzić ją ze współczuciem po włosach. Idź do kuchni i przynieś kilka kostek lodu. Michalina posłusznie powędrowała w stronę korytarza. Paula przekręciła się lekko i otworzyła oczy. Znów te szumy w głowie. Dotknęła czoła przed ramieniem. Gdzie jest Marlena? Jej oczy płonęły, podobnie jak zaczerwienione od temperatury policzki. Kiedy zobaczyła nad sobą Julię, zerwała się i usiadła na drugim końcu kanapy. Wiecie co, z Ireną? Zygmunt już wrócił? Odwróciła się w stronę drzwi. Eryk, nie odbieramy ich telefonów od rana. Od strony kuchni szła Michalina, niosła kostki lodu zwinięte w lnianą ściereczkę. Nawet Berta zniknęła, powiedziała, ocierając zawiniątko od spodu. Połóż to na karku, zanim lód się roztopi. Paula syknęła z zimna, jednak posłusznie przycisnęła ścierkę do szyi. Przepraszam za swoje zachowanie, już mi lepiej. Odetchnęła głęboko i zmieniła temat. Nie odwiedzę jej tam, w szpitalu. Wiem, że powinnam, ale nie chcę. Nie czuję żalu po tym, co ją spotkało. Dlaczego stąd nie odejdziesz? Spytała Julia. Odejdę. Odejdziemy razem z Erykiem. Już niedługo, zaraz po ślubie. Do tego czasu wiele się może wydarzyć. To prawda. Paulina zamyśliła się. Ciągłe myślenie o tym mnie zabija. Tak czy inaczej, ślub odbędzie się zgodnie z planem. Eryk nie zamierza przekładać go ani o jeden dzień. Co będzie, jeśli Kornatowska umrze? Paula przyciągnęła lodem po dekolcie. Takie jak ona łatwo się nie poddają. Sarkazm w jej głosie był aż nadto wyczuwalny. Julia postanowiła wydusić z niej całą prawdę. Może już czas, żebyś powiedziała nam, co właściwie zarzucasz Kornatowskiej. Przyszpiliła ją wzrokiem. Nienawidzi mnie, odkąd pojawiłam się w życiu Eryka. Wymarzyła sobie dla niego inną żonę. Ja nie spełniam jej warunków. Poza tym jest zazdrosna o syna. Jak co druga matka na tej planecie. To jest jak choroba. Nie potrafi pogodzić się z faktem, że Eryk od niej odchodzi. Dlatego między wami się nie układa? Paula podniosła na nią oczy, ale nie odpowiedziała. Próbujesz nam powiedzieć, że to właśnie ona ci zagraża? Że przyłożyła rękę do twojego zniknięcia w dniu zaręczyn? Julia przyjrzała się jej bacznie. Zazdrość to za mało, żeby wysnuwać takie wnioski. Paula rzuciła z impetem ścierkę z lodem na stół. Cieknące krople wody skapnęły na przeszklony blat. Wzięła długi oddech, próbując zapanować nad emocjami. Tak jak już mówiłam, z tamtego dnia pamiętam niewiele. Jednak w głowie utkwił mi jeden obraz, o którym do tej pory nie wspominałam. Najpierw wydawał mi się szokujący, potem nawet zabawny. Mimo to pozostawił niesmak. Nie sądziłam, że to może być ważne, jednak teraz, gdy się nad tym wszystkim zastanawiam, sama nie wiem. Zawiesiła głos, rozważając, czy mówić dalej. Zaufaj nam i powiedz, co się wtedy wydarzyło. Michalina przerwała na chwilę wyszukiwanie w komórce numeru telefonu do szpitala. Co takiego widziałaś tamtego dnia? Paula schowała głowę w ramionach. Wyglądała jak zawstydzone dziecko, jednak nie zamierzała ukrywać już dłużej swoich wątpliwości. Wzięła głęboki oddech i zaczęła mówić. Z samego rana przywieziono z pralni moją suknię, tę, którą miałam włożyć wieczorem. Choć była całkiem nowa, koniecznie było jej dokładnie wypracowane. A nie chciałam, aby Berta się tym zajęła. Dlaczego? Jej też nie ufasz? Nie, nic z tych rzeczy. Bywa nieuważna. Nie chciałam, aby niechcący uszkodziła delikatny materiał. Do tego dzień wcześniej wysłałam suknię do pralni. Co było dalej? Odesłano ją w foliowym worku. Powiesiłam suknię na drzwiach swojej szafy, aby znów się nie pogniotła między innymi ubraniami. Zeszłam na dół sprawdzić w kuchni, czy Berta o niczym nie zapomniała i czy dotarły zamówione skrzynki z białym winem. Ważne było, aby butelki zostały odpowiednio schłodzone, a to wymaga czasu. Pokręciłam się tam dłuższą chwilę, zamieniłam z Bertą kilka słów. W domu byłyśmy tylko we trzy. Ja, Berta i Irena. Nie wracałam do siebie przez blisko pół godziny. Irena musiała sądzić, że wyszłam z książką do ogrodu, bo gdy wchodziłam po schodach na górę, usłyszałam, że chodzi po moim pokoju. Ona wie, że lubię czytać w cieniu. Rozkładałam książkę i tak, jakby mnie nie było w domu. Dodała. Która była wtedy godzina?
Nie wiem, była mniej więcej ta sama pora co teraz. Tak, to musiało być kilka minut po trzeciej. Julia spojrzała na zegar, wskazywał 3:15. Nigdy nie zagląda do twojego pokoju? Nigdy. Odkąd cię tu wprowadziłam, nie wchodziła do mnie, najwyżej wsuwała głowę przez drzwi i mówiła, o co jej chodzi. Dlatego zaintrygowało mnie to, czego szuka pod moją nieobecność. Stanęłam w uchylonych drzwiach i zamarłam. Mów dalej. Irena stała przed lustrem, ubrana w moją suknię. Na nogach miała pantofle, które zamierzałam włożyć na wieczór. Nie wierzyłam własnym oczom. Całkowicie odebrało mi mowę. Nie widziała cię? Paula potrząsnęła głową. Nie, nawet nie spojrzała w moją stronę. Była pochłonięta oglądaniem się w lustrze. To wszystko jest nienormalne. Michalina przewróciła oczami. I gdybym nie posądziła Kornatowskiej o taki odchył. Ani ja. Zgodziła się Paula. Potem Berta zaczęła krzątać się na dole i Irena szybko zdjęła suknię. Włożyła ją do worka i odwiesiła na miejsce, jakby nigdy nic. Zdążyłam schować się w pokoju Eryka. Serce biło mi jak szalone. Gdy pod wieczór musiałam włożyć suknię, robiło mi się niedobrze. Czułam na niej perfumy Ireny. To było obrzydliwe. Do tego dochodził jeszcze ten słodki zapach kwiatów. Zacisnęłam jednak zęby i zeszłam na dół. Nie będziesz miała nic przeciwko temu, jeśli zajrzę do twojego pokoju? Drzwi na prawo, od schodów? Julia, nie czekając na odpowiedź, skierowała kroki ku wyjściu i zniknęła za załamaniem ściany. Minęła po drodze Marlenę, która zbiegała z rozrzuconymi na ramionach rudymi strąkami mokrych włosów. Długo cię nie było. Próbowałam dodzwonić się do któregoś z braci. Jedynie Karol odebrał. Będzie w domu za kwadrans. Nie wiedział nic o matce. Jest w szoku. Z biblioteki dało się słyszeć rozmowę Michaliny ze szpitalem. Julia oparła się ciężarem ciała o barierkę i nadstawiła uszu. Ton głosu Bodnar wskazywał jednak na to, że ani dobre, ani złe wieści nie mogą być jeszcze przekazane. Spojrzała na zegarek, nie czekając na dalszy ciąg rozmowy, wbiegła na górę. Karol wpadł do domu, popychając przy pokoju dźwigającą zakupy Bertę. Oburzyła się i zamierzała go ofuknąć, jednak kiedy zobaczyła jego rozbiegany wzrok, ruszyła za nim szybkim krokiem do biblioteki. — Co z matką? — wykrztusił, zachłysnąwszy się śliną. — Co z nią? Michalina podsunęła krzesło zdyszanej Bercie. — Szpital każe czekać. Kula przeszła koło obojczyka. Musimy liczyć się z każdym scenariuszem. Tego nie mamy kontaktu z twoim ojcem. Jego telefon nie odpowiada. Berta wodziła nierozumiejącymi oczami po twarzach zebranych. Z jej gardła wydobywał się cichy świst. — Pani Irena? Postrzelona? Siatki za kupami opadły na wypolerowany parkiet. Po zakończonym marszu ktoś oddał strzał z ostrej broni. Kornatowska znalazła się w złym miejscu i w złym czasie, wyjaśniła Julia, która zakończyła oględziny pokoju Pauli. Stały z Pauliną obok siebie. Właściwie to nie wiadomo, która z nich miała być ofiarą. To niemożliwe. Berta załamała ręce. Po co ktoś miałby strzelać do naszej pani? To taka szlachetna osoba. Nic z tego nie rozumiem. To chyba jasne. Paula, najwyraźniej zdenerwowana, podeszła do drzwi wychodzących na taras i otworzyła je szeroko. Niebo zaciągnęło się ciemnymi chmurami. Do pokoju wdarł się burzowy powiew powietrza. To przecież takie oczywiste. Nie do niej strzelano. Chyba nie mówisz tego poważnie. Odezwał się Karol. Gdybyś to ty miała zginąć, morderca nie spudłowałby. Zapewniam cię. Zapewniasz? Odwróciła się do niego. Jej czarne spódnica uniosła się pod wiana chłodnym podmuchem. Może wiesz więcej niż chcesz powiedzieć? Działacie wspólnie? Ty i twoja matka? Odebrała ci rozum? Podszedł do niej i szarpnął z całej siły za ramiona. Paula wykręciła ręce i oswobodziła się z uścisku. Stanęła w bezpiecznej odległości tuż przy Julii. Wstawiliście mnie, ty i ona. Naprężył mięśnie szyi. Teraz zdawała się być dwa razy szersza niż jeszcze chwilę temu. Większych brudni nie słyszałem w całym swoim życiu. Teraz już wiem, jaki cel miały te wasze wieczorne rozmowy, te wasze pokątne spotkania, kiedy nikt nie słyszał. Dopracowanie szczegółów jednak zawiodło. Od dawna to planowaliście? Lepiej było mi poderżnąć gardło w nocy, kiedy spałam. Może jeszcze nie jest na to za późno. Michalina zrobiła gest, jakby chciała wmieszać się w dyskusję. Julia powstrzymała ją zimnym spojrzeniem. No mów. Powiedz, że to są tylko moje wymysły. To, że znienacka Irena pojawiła się na marszu, że nie odstępuje mnie na krok. I kiedy nadchodzi moment na uśmiercenie mnie, uczepia się mojej ręki niczym Judasz. Jakby chciała pokazać snajperowi. To ona. Cel. Pal. Jednak jednego nie przewidzieliście. Snajper spudłował. Pomylił się o 20 centymetrów. 20 cholernych centymetrów. Karol zrobił krok w kierunku Pauli, ale zatrzymał się przed broniącą mu dostępu do dziewczyny Julią. Chyba w to nie wierzycie. To przecież był kot szaleńca. Opadł na sofę, pochylił głowę i schował ją w dłoniach. Cała ta historia brzmi jak zbrukowanego szmatławca. Nie możecie brać na poważnie tego, co ona mówi. Paula jest znerwicowana. Od wczoraj nie bierze tabletek. Zza pleców Julii dało się słyszeć ciche parsknięcie. Karol podniósł się gwałtownie, nie patrząc na nikogo, opuścił pokój. Trzasnęły drzwi wejściowe. Pojechał do matki. Odezwała się nieśmiało Berta. Niech jedzie.
Paula wynurzyła się zza pleców Julii. Nie chcę oglądać żadnego z nich. Od dawna prowadzicie wojnę? Nie nazwałabym tego wojną. Jestem tylko ostrożna i staram się nie wchodzić mu w drogę. Odkąd stanął przeciwko Erykowi, straciłam do niego serce. Na początku było dobrze, jednak gdy wyciągnął rękę po coś, co nie należało do niego, zaczęłam się go obawiać. Co to było? Pieniądze? Pokręciła głową. Chodziło o mnie. Nie rozumiem, przecież byłaś z Erykiem niemal od zawsze. To nie tak. Poznałam ich niemal jednocześnie. Eryk był wesoły i szybko stawał się duszą każdego towarzystwa. Karol stał w jego cieniu. Nie znosił tego. Odzywał się w nim syndrom adoptowanego dziecka. Gdy zaczęłam spotykać się z Erykiem na poważnie, Karol za wszelką cenę chciał zaszkodzić temu związkowi. Wszyscy troje przez pewien czas udawaliśmy, że wszystko jest dobrze. Po to tylko, aby rodzina trzymała się razem. Ale doszło do czegoś, czego ani ja, ani Eryk nie mogliśmy przewidzieć. Zaczął cię molestować. Paula stanęła przed zasuniętymi drzwiami prowadzącymi na werandę. Patrzyła na przewalające się przez rabaty tumany kurzu. Wiatr coraz silniej uderzał w szyby. Nie chcę o tym mówić, to zbyt bolesne. Do tej pory boję się zostawać z nim sama w domu. Dlatego musiałam iść na dzisiejszy marsz. Eryk przebąkiwał coś o konieczności wyjazdu. Zygmunt jak zwykle zniknął z samego rana. Kilka dni temu prosiłam Irenę o zamontowanie porządnego zamka w drzwiach mojego pokoju zamiast tej marnej zasłówki. Mogłabym się zamknąć i czekać na powrót Eryka. Zbywała mnie śmiechem. Teraz wiem dlaczego. Wiedziała, co się dzieje w domu. O tym, co zrobił ci Karol? Nigdy na ten temat nie rozmawiałyśmy. Ona mnie pytała, a ja bałam się jej o tym powiedzieć. Zrzuciłaby całą winę na mnie. Jak zwykle zresztą. A Eryk? Gdyby się dowiedział, zabiłby brata. Wolałam przeczekać i dalej czekam. Na ślub i wyprowadzkę. Wtedy będę naprawdę wolna. Przysłuchująca się temu Berta jęknęła i zasłoniła usta z zażenowania. Nic o tym nie wiedziałam. Nie pomogłam ci. To, co cię spotkało, to też moja wina. Gdybym tylko miała oczy szerzej otwarte... Nie miej do siebie pretensji. Paula podeszła do niej i ukucnęła obok fotela. Pogłaskała ją po pokrytych brunatnymi plamami dłoniach. A was? Zwróciła się do Julii i Michaliny. Jeszcze raz przepraszam za tę scenę. Przestałam nad sobą panować. Wreszcie włączył ci się mechanizm obronny. Julia pokiwała z uznaniem głową. To dobrze, na to czekałam. Chowanie się po kątach zrobiło z ciebie prawdziwą ofiarę. A tak, zaczynasz być sobą. Sama nie wiem, czy podoba mi się nowa Paulina. Tak czy inaczej, nie dam pochować się żywcem. Gdybym tylko mogła przywołać resztę wspomnień z tamtej nocy. Wszystko w swoim czasie. Julia poklepała ją po ramieniu. Pamięć wróci. Jestem tego pewna. Odtworzymy twój wieczór zaręczynowy minuta po minucie. Choćbym miała poddać się hipnozie. Paula zesztywniała. To był żart. Dodała Julia szybko. Zapewniam cię, że odnajdę sprawcę bez uciekania się do takich metod. Michalina zamknęła ze sobą drzwi domu i spojrzała w czarne niebo. Za chwilę zacznie się Armagedon. Co o tym wszystkim myślisz? Musisz jak najszybciej zabezpieczyć swoją nienaganną fryzurę. Dobrze, że tu przyjechałyśmy. Wiele się dowiedziałam. Lakier jeszcze dobrze trzyma. Dotknęła jeża. Czego na przykład? Bo ja usłyszałam tylko jazgot. Z jazgotu można bardzo dużo wywnioskować. Oczywiście nic mi nie powiesz. Wiesz, jak mnie to wkurza? Pierwsze krople zaczęły uderzać w brukową kostkę. Wskoczyły do Fiata. Julia włączyła wycieraczki. Muszę to sobie ułożyć w głowie. Bardzo dokładnie. Minuta po minucie. To był dobry dzień. Coś ruszyło do przodu. Przejechały przez rynek, na którym po marszu pozostały jedynie rozrzucone plastikowe butelki, kilka pudełek po zapałkach i pojedyncze białe kotyliony. Technicy pakowali swój sprzęt do samochodu. Fiat Julii odbił w prawo. Minęła kino wraz z przylegającą do niego kawiarnią, pod którą zebrała się grupka młodzieży. Zajechała na tył komisariatu. Nie wysiadasz? Michalina odpięła pasy. Zajrzę do szpitala. Może będzie już coś wiadomo o stanie Kornatowskiej. Potem czeka mnie wypad do Warszawy. No, wyskakuj, mam mało czasu. Odwiedzasz Sylwię? Tak, to też. Nie czekaj na mnie w biurze. Ruszyła z piskiem opon, nie oglądając się na patrzącą za nią Bodnar. Zegarek wskazywał kwadrans po czwartej. Dawno powinna mieć tłumaczenia w garści, dodała gazu. W głowie gotowało jej się od wydarzeń z dzisiejszego wczesnego popołudnia. Marsz, jeden strzał i kobieta podpięta pod aparat tlenowy. Kto chce po raz kolejny zaszkodzić Kornatowskim i za co? Zostawiła auto na parkingu i wbiegła do szpitala. Skierowano ją na piętro. Szła długim, dusznym korytarzem i myślała o tym, jak za kilka tygodni będzie musiała w podobnym miejscu dopytywać się o wyniki badań matki. Wyobrażenie sobie świata bez Emilii przerastało ją, jakby była małym, bezbronnym dzieckiem. To, że żyły obok siebie tyle lat, jeszcze bardziej wyzwoliło w niej uczucie straty. Straty, której perspektywa zawisła nad jej głową, jak czarna chmura.
Kurandowski stał na końcu korytarza przed drzwiami prowadzącymi na blok operacyjny. Na widok Julii odwrócił się od okna i naciągnął mocniej na ramiona jednorazowy zielony fartuch. Młody policjant, który zabrał się do karetki po strzelaninie, podniósł się z miejsca i skinąwszy na Julię, odciągnął ją na bok. Operacja trwała drugą godzinę. Jeden z chirurgów wyszedł tylko raz, zamienił z mężem ofiary kilka słów i wrócił na salę. Julia spojrzała w stronę Kornatowskiego. Straciła dużo krwi. Uprzedził jej pytanie. Co mówią lekarze? Nadal walczą. Stan jest ciężki. Zrobili transfuzję? Tak, ale nie ma żadnej pewności, że to ją uratuje. Kornatowski zamilkł na chwilę. Julia oczekiwała drżącego z napięcia głosu, jednak mimo okoliczności był on nadal silny i pozbawiony emocji. Jakby relacjonował zmagania azjatyckich szachistów. Kula poprzerywała naczynia krwionośne. Może nie odzyskać przytomności. Bardzo współczuję. Nie trzeba. To znaczy, dziękuję. Wiem, że to zły moment na tego typu pytanie, ale muszę je zadać. Starała się mówić cicho, mimo to każde słowo odbijało się echem od ścian. Odpowiem, zanim ono padnie. Byłem w swoim gabinecie, w klubie parlamentarnym. Kornatowski potarł nerwowo brodę, po czym sięgnął do kieszeni marynarki po paczkę papierosów. Na widok uniesionego czoła Julii włożył papierosa z rezygnacją za ucho. Jacyś świadkowie? Porządkowałem dokumenty, byłem sam. Kornatowski oparł się rękami o parapet i zawiesił wzrok na wjeżdżającej na parking karetce. To dopiero się okaże. Będziemy musieli o tym porozmawiać, ale nie tutaj. Obok przyszła pielęgniarka, niosąc kilkalitrowych butli z płynem do dezynfekcji narzędzi. Obrzuciła ich wściwskim spojrzeniem i pchnęła barkiem drzwi z napisem zakaz wstępu. Nie widzę takiej potrzeby. Kornatowski śledził wzrokiem chyboczące się drzwi do momentu, aż przestały się ruszać. Nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia. Pozwoli pan, że ja to ocenię. Powiadomię o terminie przesłuchania. Operacja się przeciągała. Sprawdziła godzinę. Czas biegł nieubłaganie. Przywołała młodego policjanta krążącego kilkanaście metrów dalej i szepnęła mu kilka słów do ucha. Zrozumiał. Pokiwał głową i bacznie przyjrzał się Kornatowskiemu. Pożegnała się i zbiegła po schodach na dół. Przypuściła wyjeżdżającą spod budynku karetkę i skierowała się w stronę wylotówki z miasta. Kornatowski spojrzał na wyświetlacz. Żadnej informacji od Puni. Mogłaby go jakoś pocieszyć po tym, co się stało. Wiedziała, jak ta cała sytuacja wpływa na jego plany. Zamiast pulsującej słuchawki telefon pokazywał jedynie górski krajobraz. Schował komórkę do kieszeni i rozejrzał się po korytarzu. Potem, jak kwadrans temu wybiegła stąd ta nawiedziona policjantka, zrobiło się cicho. Gdyby nie ten siedzący pod salą operacyjną szpieg, szpital przypominałby wymarłą wyspę. Sale w większości świeciły pustkami. Jedynie z drugiej części oddziału dochodziły niewyraźne jęki. Wyszedł na zewnątrz i wyjął zza ucha papierosa. Wypuścił z płuc głąb dymu. Siby obok zawirował i rozwiał się na wietrze. Pociągnął papierosa jeszcze dwa razy, po czym rzucił niedopałek pod nogi. Iryna umierała. Wreszcie. Bał się swoich myśli i tłamszonej radości z rozwiązania jego problemów. Byle tylko udało jej się dożyć do ślubu Eryka. A potem? Pogrzeb może wyprawić choćby następnego dnia. Obie rodzinne uroczystości odbędą się w tej samej wynajętej sali. Może nawet dostanie upust od właściciela. Tak, śmierć w tym przypadku jest idealnym rozwiązaniem. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Pozostaje jeszcze kwestia ubezpieczenia. Irena podniosła kwotę polisy, nie zdając sobie sprawy z tego, że kilka miesięcy później zabierze się stąd na zawsze. Kretynka. Dopisze sobie do konta kilka dodatkowych zer. W końcu to i tak jego pieniądze. Władował w nią przez ostatnie lata tysiące, ba, dziesiątki tysięcy. W zamian dostawał jedynie żale i wieczne pretensje. Śmierć jest dobra, jest doskonała, kończy wszystko i uwalnia. Przeciągnął się i wyjął z kieszeni spodnie opakowanie gumy do życia. Rozwinął srebrny papierek i rzucił obok wypalonego papierosa. Rzeźka mięta jeszcze bardziej poprawiła mu nastrój. Długo już tu stoisz? Odwrócił się, słysząc głos Karola. Był zdyszany, jakby nie jechał tu samochodem, tylko biegł przez ulicę. Co z matką? Kornatowski wzruszył bezradnie ramionami. Musimy przygotować się na najgorsze. Karol patrzył na jego przeżuwającą gumę usta w oczekiwaniu na dalszy ciąg informacji. Ojciec obrócił się przodem w stronę szpitala i wpatrywał się w okno budynku, przy którym pół godziny temu rozmawiał z krawiec. Chcesz przez to powiedzieć, że jeżeli z tego wyjdzie, to będzie prawdziwy cud. Kula zrobiła spustoszenie w klatce piersiowej. Lekarze chcą wprowadzić ją w stan śpiączki, żeby nie cierpiała. W ciągu najbliższych godzin, może dni, zadecydują, co dalej. Patrzył na syna chodzącego po rozgrzanym asfalcie ze spuszczoną głową. Widział, jak przygryza wargi, nie wiedząc, jak ma się zachować. Przecież nie była twoją prawdziwą matką. Przyzwyczaisz się do tego, że jej nie ma. Karol zatrzymał się w pół kroku i podniósł na niego wzrok.
Zygmunt stał, niewzruszony, patrząc porozumiewawczo na syna, jakby chciał mu w ten sposób przekazać jakąś ważną wiadomość. To prawda. Chłopak wyprostował się i wypił klatkę piersiową. Ich oczy rozumiały się bez słów. Każda wolność ma swoją cenę. Kornatowski przyjacielsko poklepał syna po muskularnym ramieniu.